No, teraz będzie Met Coachman's, czyli tak, Met Coachman's. Czyli najpierw będzie underhand quick, później Coachman's crack. Po Coachman's crack jest Coachman's, później jest strzał do tyłu. Po strzale do tyłu idzie overhead. Po overheadzie jest strzał do tyłu, czyli i po strzale do tyłu Victorian cutback. Na dwie ręce together time.